Dzień dobry, witam na konferencji prasowej klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z udziałem posłów, pana Tomasza Latosa, pana Czesława Hoca oraz senatora Bolesława Piechy. Oddaję głos panu posłowi. Witam państwa bardzo serdecznie. Na początku chcieliśmy przypomnieć nasz spot z kampanii wyborczej, kiedy ostrzegaliśmy przed prywatyzacją szpitali, przed tym, co Platforma Obywatelska. Chcę zgotować wszystkim Polakom. Niestety platforma idzie krok dalej. Chcę, aby pacjenci płacili również za usługi medyczne. Proszę bardzo o to przypomnienie naszego spotu. Halo, pogotowie? Tak, Proszę przysłać karetkę do mojego męża. Proszę numer ubezpieczenia i karty kredytowej. Nie mam teraz pieniędzy, nie mam karty. Proszę przysłać karetkę! Karetkę wyślemy tylko po dokonaniu płatności. Dziękuję, do widzenia. Prywatyzacja szpitali to chęć zysku stawiana wyżej niż dobro pacjenta. Prywatyzacja szpitali to kolejne ogniwo korupcji. Nie zgodzimy się na prywatyzację szpitali. W każdym kraju europejskim służba zdrowia opiera się na szpitalach publicznych. Wybierz lepiej, prawo i sprawiedliwość. Nie już, nie już nie leci, już. Już? Szanowni Państwo. Tak się składa, że w ostatnich dniach pan minister Neumann zaniepokoił opinię publiczną. Powiedział o tym, że pacjenci będą musieli płacić za świadczenia zdrowotne, że koszyk świadczeń zdrowotnych ma być ograniczony, a tą puste miejsce mają wypełnić dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. To pan minister mówi w sytuacji, kiedy. Społeczeństwo jest coraz uboższe, kiedy bezrobocie wzrasta, o czym mówiliśmy, o czym mówił również prezes Kaczyński wczoraj na konferencji prasowej i w Sejmie. To wszystko proponuje w sytuacji, kiedy pacjentów nie stać na prywatną służbę zdrowia, i w takiej sytuacji minister Neumann proponuje tak radykalne i skandaliczne rozwiązania. Nie bardzo wyobrażam sobie, w jaki sposób pacjenci mieliby. Płacić za na przykład laparoskopową operację pęcherzyka żółciowego. Coś, co dzisiaj jest standardem, coś, co dzisiaj na co dzień spotyka się w praktyce medycznej. Muszę powiedzieć, że już od dawna nie widziałem, albo rzadko zdarzają się pacjenci, którzy mają operację wykonaną w inny sposób niż właśnie laparoskopowo. Jest to dzisiaj standard, jest to dzisiaj klasyka. Niestety, w sytuacji, kiedy brakuje, bo w tym roku już brakuje, 200 milionów złotych, jeżeli chodzi o wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia, ministerstwo zamiast szukać rozwiązań wybrało drogę najprostszą. Sięga do kieszeni pacjentów, to pacjenci mają teraz płacić przynajmniej za część usług medycznych. Bardzo proszę pan poseł Czesław Chłod. Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2014 roku rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u przygotowuje dwie kolejki do lekarzy specjalistów i do szpitali. Jedna kolejka szybka, beztroska, komercyjna. Druga kolejka wolna, wstydliwa, upokarzająca dla tych, których nie będzie stać na opłatę za ten rodzaj usług. To jest właśnie konsekwencja takiej neoliberalnej polityki Platformy Obywatelskiej i rządu. Dramatyczna konsekwencja dla polskich pacjentów. Polski pacjent odnosi wrażenie, że oto został zdradzony przez rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u. Zdradzony dlatego, że jeszcze nie tak dawno Platforma Obywatelska i PSL również zapewniali, że nie będzie żadnego współpłacenia, że nie będzie prywatyzacji, że nie będzie ponosił koszty polski pacjent. Okazuje się, że jest inaczej. Myślę i jesteśmy przekonani o tym, że jest to taki zamach na bezpłatną polską służbę zdrowia. Do tego nie chcemy dopuścić i jako prawo i sprawiedliwość nie dopuścimy. Upominają się o to wszystkie codzienne gazety, o to Super Express doniósł o pewnych działaniach i o pewnych yy, zabiegach, które będą, będą współpłacone albo odpłatne. To, co pan doktor powiedział, laparoskopowa cholecystektomia. To nie jest żaden przywilej już, to nie jest żadne ekstra rozwiązanie, to jest normalność teraz ekstra, to jest normalność i standard w, w każdym szpitalu. Jeśli odstąpimy albo tylko damy laparoskopową cholecystektomię, czyli laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółci żółciowego, za odpłatnie to będzie felczeryzacja małej chirurgii, to będzie uwstecznianie się, dlatego że nie wszystkie będzie stać, a tych, którzy będą stać, wstać będzie rzeczywiście, będą w uprzywilejowanej sytuacji. Proszę Państwa... Również mówią o kaszaku, kasza, który praktycznie jest, y, większość ludzi w Polsce i w ogóle na świecie ma y, tego rodzaju ateromy. A więc jedynym rozwiązaniem jest, to jest tylko usunięcie chirurgiczne. To również trzeba będzie y, zapłacić. Cięcia cesarskie, proszę Państwa, y, bardzo sprawa, powiedziałbym, współczesnej cywilizacji, a więc rozwoju tej współczesnej cywilizacji, gdzie zawsze mówimy, że będziemy rodzić bez bólu. Proszę Państwa, 17 tysięcy w styczniu osób podpisało się pod apelem do pana ministra Aurukowicza po to, by właśnie rodzić bez bólu. Pan minister zlekceważył te podpisy, a jednocześnie teraz jakby naprzeciwko tego bardzo w sposób bezceremonialny, bezrefleksyjny odkaże płacić. A więc może być tak, że na oddziałach położniczych będzie Rodzenie polskich dzieci w ciszy, ale jedna cisza będzie taka, że zadowolenia. Albo bez troska, bo zostanie zapłacona odpłatność stać będzie panią, natomiast druga cisza będzie wstydliwa raczej, bo będzie zaciskanie zębów po to, żeby nie myśleć, że ta rodzina, ta pacjentka nie miała z czego i za co zapłacić. Proszę Państwa, na to nie wyrażamy zgodę. Będziemy przeciwdziałać temu, Prawo i Sprawiedliwość ma program specjalny, ma kompleksowy program, który nie ma tam w żadnym mierze żadnej odpłatności, ani współpłacenia przez pacjentów. Bardzo proszę, pan senator Piecha. Ja chciałbym zwrócić uwagę na ten slajd, który tutaj mamy, że nieprawdziwy jest pogląd, jakoby Polakom należą się wszystkie świadczenia i to wszystkie za darmo. Panie ministrze, to są słowa pana ministra Łukowicza, powtórzone przez pana ministra Naumana. One świadczą o absolutnej ignorancji państwa urzędu w Polsce, nie ma leczenia darmowego, tylko jest leczenie opłacane solidarnie ze wszystkich naszych składek. Moich, pana ministra, jeżeli przypomnę, ale również pana Kowalskiego, rencisty czy emeryta. Wszyscy płacimy na to, żeby móc w chwili potrzeby korzystać z świadczeń opieki zdrowotnej, które finansujemy solidarnie, po to, żeby po prostu było nas na nie stać. Więc ten nieprawdziwy pogląd, który tutaj przedstawia Sławomir Norman, to jest skandal. Skandal w państwie, które jest w XXI wieku i szczyci się solidaryzmem społecznym. I otóż zamiast tego proponuje się nam, że skoro nie wolno mówić o wszystkich rzeczach, bo my panowie to mamy swoje pieniądze i ich jednym fundujemy, a to procedurę in vitro, a to jakimś innym zabieg i świadczenie zdrowotne, no to innych obciążymy. A niech ktoś zapłaci za laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żyłciowego. Rzecz standardowa w polskich szpitalach. Ja rozumiem, że można próbować, tak jak to pan minister sugeruje, za darmo stawiać choremu bańki, czy przystawiać pijawki lekarskie. Natomiast my, pacjenci, sądzę nasi obywatele również, oczekują, że będziemy stosowali nowoczesne technologie medyczne. Przecież ten koszyk z nowoczesnymi technologiami medycznymi, nikt inny, tylko panie ministrze, pana poprzedniczka przecież kreowała. To ona opisała, co Polakom należy się w ramach opieki zdrowotnej finansowanej ze świadczeń narodowego, finansowanej ze środków publicznych. I teraz nagle zmieniacie zdanie, czyli co, te lody na ochronie zdrowia mają być kręcone jeszcze bardziej? Niepotrzebnie był zwrot, w którym protestujemy dotyczące komercjalizacji ochrony zdrowia. Nigdzie na świecie komercyjna opieka zdrowotna dobrze się nie spisuje. Jedynie, co może zaproponować pacjentowi komercja, to kolosalne zadłużenie, kredyty na leczenie i w razie braku, to co było w pierwszym spocie, pożegnanie się z opieką medyczną. Zawsze będziemy przeciw temu protestować, a do pana ministra Rukowicza i do pana ministra Nomana. Panowie, nie idźcie tą drogą. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym będzie posiedzenie Komisji Zdrowia. My rozszerzyliśmy porządek obrad Komisji o informacje ministra właśnie w tej sprawie. Domagać się będziemy, aby przyszedł minister Arłukowicz i wyjaśnił, wytłumaczył się z tych stwierdzeń, z tych słów wiceministra Nojmana, dlaczego chce ograniczyć koszyk świadczeń gwarantowanych. Jak głębokie mają być te ograniczenia? Czego mają dotyczyć? I na czym ma polegać zasada wprowadzenia ubezpieczeń dodatkowych? Mam nadzieję, że pan minister przyjdzie dzisiaj na posiedzenie komisji i wytłumaczy się z tych skandalicznych, oburzających i zupełnie nieracjonalnych, biorąc pod uwagę sytuację pacjentów w Polsce, propozycji. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Jeżeli to wszystko, dziękuję Państwu bardzo.